Dzień dobry Państwu. Chciałabym bardzo serdecznie wszystkich Państwa przywitać na wernisażu Błażeja Wittstock z Chłopowa. Witam pięknie. Bardzo. I Błażej ma 15 lat i od 10, jak miał 10 lat, to zaczął malować, prawda? Tak. Myślę, że więcej może Błażej ty sam o sobie troszeczkę opowiesz. Jak się zaczęła ta Twoja przygoda z malarstwem? Najpierw zaczęłam pastelami u pani Andrzej Pio w podstawówce. I tam pani odkryła mój talent, a później zaczęłam malować na kółku pani Teresy. No i tam już zaczęłam malować farbami olejnymi. Jest tu parę młodych artystów, którzy już mieli tu wystawy u nas w Domu Kaszubskim. Jest tu Basia Kuchnowska, Piotr Chrystowski, tutaj Piotrusio. I takie kółko tworzy się właśnie w malarstwie. Jest pani, która prowadzi, pani Teresa Bartosiewicz, która prowadzi właśnie te dzieci na tych warsztatach. Pani, może pani prosić? Możemy prosić. No pierwszy rok, wiadomo, że to początki, zanim to połapać, tym bardziej, że to jest taka specyficzna technika malarstwa ze spoiwem, to też troszeczkę wymaga takiego umiejętności, żeby to wszystko troszeczkę pojąć. Błażej w tej chwili już jest na takim etapie, że jeszcze chwilę, ja już mu będę niepotrzebna. Także maluje świetnie, rozwija się świetnie. Jest wielką przyjemnością dla mnie z nim pracować. Ja mu życzę naprawdę wszystkiego dobrego. Życzę może takich wernisaży jak najwięcej, żeby ci się te pędzle, Błażej, jak najczęściej łamały, a my, żebyśmy jak najwięcej obrazów twoich pięknych oglądali. I życzę ci wszystkiego dobrego.